Cześć wszystkim, tu Marta z witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC w świątecznym jeszcze klimacie. Dziś pokażę Wam szybki przepis na bransoletkę, do której wykorzystamy gotowe bazy. Zapraszam! Jak widzicie mam tutaj przygotowanych kilka różnych baz. Chciałam Wam je tylko tak pokrótce pokazać. Mamy bazy ze srebra, ze sznurków. Z elementami stalowymi oraz bazy stalowe. Wszystkie są one regulowane. Tak jak widzicie, więc fajne rozwiązanie, bo nie musimy znać dokładnie rozmiaru nadgarstka. Wystarczy tylko wziąć element ozdobny, czy to zawieszkę. Ja mam tutaj akurat zawieszkę i pokażę Wam, jak ją zamontować jako łącznik. Albo właśnie stricte do tego przeznaczone łączniki. Ja wybiorę sobie tam oto. Bazę zakończoną tutaj kuleczkami. Z drugiej strony jest ona zakończona kuleczkami, które nie są przycięte, więc dodatkowo mam tutaj kuleczka zaciskowe, aby zamontować właśnie ten element ozdobny. Biorę pierwsze kółeczko zaciskowe, wybieram te, o, te które ma cienki drucik ponieważ moja zawieszka ma małą tutaj dziureczkę, małe kółeczko do założenia. I zahaczam o zawieszkę i o jedną część naszej bazy i zamykam tutaj. Teraz biorę drugie kółeczko zaciskowe i je sobie tutaj rozchylę. Aby tutaj naszą zawieszkę zamontować, jako łącznik, symetrycznie tutaj zaczepię o jedno z ramion moje kółeczko zaciskowe. I drugą stronę naszej bazy również zahaczę o kółeczko zaciskowe. I bransoletkę w świątecznym klimacie mamy gotową. Tak jak tu widzicie niektóre bazy z jednej strony mają tutaj kółeczka zaciskowe końcówki już przecięte. Możemy je rozchylić tylko i zaczepić element ozdobny. Tu na przykład z drugiej strony są również kółeczka, o które możemy dalsze elementy ozdobne też zahaczyć. Tutaj na przykład jest też baza z przeciętymi kółeczkami. Z drugiej strony zakończona kółeczkami i dodatkowo jeszcze zawieszka. Tutaj są fajne rozwiązanie też tych sznurkowych branzoletkach Zakończone są kuleczkami stalowymi i stoperem. I tutaj są też dwa stopery do regulowania kółek, o które pętelek, o które zaczepiamy elementy ozdobne. Możemy je zwiększyć, zmniejszyć, później docisnąć. I tutaj jeszcze jedne stalowe zakończone również kuleczkami. I tutaj z przodu Centralnej części, później do zaczepienia kółeczka zaciskowe przylutowane. Spis wszystkich produktów jak zawsze znajdziecie w opisie. A dla tych, co lubią e, kupować w prezencie komplety, dobrym rozwiązaniem będą też już gotowe kolczyki, które właśnie możemy dołączyć do naszej bransoletki. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w następnym odcinku.